Próbuję nagrać wstęp do tego filmiku już po raz kolejny, ale zawsze ktoś wchodzi mi do pokoju albo coś się dzieje. A i wyglądam jak szczur. Hej ty, tak właśnie ty, masz może Facebooka? Jeśli tak, to zapraszam do grupki o tematyce Monster High, którą założyłem z innymi osobami, które możecie kojarzyć z innych grupek lalkowych. Link do grupki jest w opisie. Obiecujemy miłą atmosferę i wspólne lalkowe dyskusje, więc zapraszam. PS, przy dołączaniu napisz w odpowiedzi na pytania, że jesteś z YouTube'a. Chcę zobaczyć, ile nas będzie. Hej wszystkim, tu Glitch, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. I wiecie, jakiś czas temu nagrałem unboxing nowej generacji Monster High, dokładnie lalki Frankenstein, która tutaj sobie właśnie siedzi i czeka na kolejne upiorki, które przyjdą w odwiedziny. Więc jakiś czas temu zamówiłem lalki z Amazonu, ale jakby do tej pory one nie przyszły. Amazon ma jakieś problemy ostatnio, jeśli chodzi o wysyłkę rzeczy. Nie wiem, o co chodzi, ale w międzyczasie, kiedy zamówiłem dwie lalki, ponieważ zamówiłem dwie kolejne lalki, udało mi się znaleźć na Allegro polski sklep, który ma już jedną lalkę z G3. Już pewnie po tytule wiecie, jaka to jest lalka, ale jest to lalka Laguny. Jakby nie spodziewałem się, że znajdę Lagunę na Allegro. Jest ona sprzedawana przez sklep Bajkolandia. Postaram się dać wam link w opisie filmu. I wiecie, ja jako jeden z nielicznych ludzi w Polsce, mam wrażenie, bardzo jestem za G3. Jakby uwielbiam. Jakby okej, okay, może nie jest tak samo fajna jak generacja pierwsza, ale jest obiecująca, okej? Okay? Jakby... To jest coś. Jeśli chodzi o cenę lalki, wtedy kiedy ją kupiłem, kosztowała ona no dość dużo. Nie będę mówił ile, bo się wkurzycie. Szczerze, kiedy tylko ją zobaczyłem, to miałem takie... Co? I kupiłem dwie sztuki, żeby zobaczyć, czy przyjdą mi ładne lalki. I obie były dość ładne. Zostawiłem sobie tą sztukę. Druga sztuka będzie jechała do Klaudi. Parodia sukcesu. Nie wiem, kiedy Klaudi nagra unboxing, czy w ogóle nagra unboxing tej lalki, ale zapewne takie coś się stanie. Ale wiecie, skoro nagrywam już na YouTube'a i G3 jest czymś, na co dość długo czekałem. Sam unboxing Franki dość się wam spodobał, to stwierdziłem, okej, niech będzie. Okej, dobra, przedłużam, zajmijmy się Laguną. Więc nowa generacja Laguna jest, delikatnie mówiąc, inna. Jest ona różowa. Jedyne co ma niebieskie to jej płetwy i dolne nogi, ponieważ ma ona nogi, które są częściowo przeroczyste, to jest w ogóle fajnym pomysłem na Disney lalki. Ale tak wygląda ona aktualnie w tej generacji. Daj mi mega vibe, do G-Cat, nie wiem czemu w sumie. Jeśli chodzi o przód pudełka, wiele się nie zmieniło, mamy tutaj jedynie inny art. Tak samo z tyłu też się wiele zmieniło, mamy tutaj po prostu Lagunę, Laguna Blue. Jestem w ogóle w szoku, że Laguna Blue, fun fact, dla mnie Laguna Blue już nie ma sensu, jakby Blue, kiedy ona już nie jest Blue, tak trochę dziwnie to brzmi, okej? Okay? Mamy tutaj napisane, jakiego typu potworem jest Laguna, co jest jej must have'em, ulubione akcesoria. To samo mieliśmy w przypadku Franki, ale w sumie o tym nie wspomniałem. Ale okej, okay, szczerze nie chcę dłużej czekać, co po prostu ją otworzyć i zobaczyć, jak to wygląda jakościowo, ponieważ włosy Laguny mnie przerażają. Okej, okay, udało mi się uwolnić Lagunę, ale zanim do niej przejdziemy, chcę przejść do jej akcesorii, ponieważ jest ich naprawdę sporo. Jestem w sumie zdziwiony, że ma ich aż tyle. Mam wrażenie, że ma ich więcej niż miała Franki, więc zacznijmy. Pierwszą rzeczą jest taka słodka buteleczka do wody. Nie ma ona trzymaka, żeby lalka mogła ją trzymać, ale można ją otworzyć i tak to wygląda. Jest mega, mega cute, mój Boże. Naprawdę jest mega, mega cute. Drugą rzeczą są to, to takie chipsy. Są to chipsy Kelp Crisps. Mają one dość sporo detali. Z tyłu mamy listę składników oraz kod kreskowy. Mamy też mleko albo jakiś sok. Mamy też okulary, które bardzo mi pasują pod kolor mojej bluzy. Nie jestem pewny, czy jest to nowy odlew, czy używany. Kolejną rzeczą na Laguna jest jej telefon, który może oczywiście trzymać dzięki temu trzymakowi. Z tyłu jest to taka słodka muszelka i uważam, że jej telefon jest naprawdę przeuroczy. Na serio? Mamy też plecak i ten plecak jest tak bardzo uroczy, o mój Boże. Naprawdę go uwielbiam. Jest to różowa muszelka, która kapie i jej ramionczka są niebiesko-turkusowe. Mamy także dodatkowe ubranko i jest to strój do pływania, gdzie dla mnie jest to troszkę niepotrzebne. Mamy też zwierzaka Laguny, który jest brzydki, sorry. Jest to Neptuna.
wygląda jak połączenie świni z rybą, jakby... Nie jest to coś, czego oczekiwałem od G3. Okej, przejdźmy do Laguny, więc tak prezentuje się Laguna po uwolnieniu z pudełka. Jej włosy wyglądają tragicznie po wyjęciu z pudełka, ale uwierzcie mi, są one dość przyjemne. Jest to saran, czyli bardzo dobry materiał, ale niestety saran jest dość specyficzny, jeśli chodzi o włosy, które są kręcone. Takie włosy zazwyczaj trzeba po prostu umyć i zrobić całkowicie po swojemu, niestety. Oprócz tego, że Laguna ma kompletnie inny kolor skóry w G3 niż w podstawowych generacjach, ma także kompletnie inne kolory włosów, ponieważ owszem, są to turkusowo-niebieski i blond, ale mamy także fioletowy, gdzie nawiasem mówiąc, ten fioletowy jest mega podobny fioletowym do włosów Claudine. A z tego co się orientuje, Claudine w G3 ma mega kiepskie włosy, jeśli chodzi o jakoś, także... Mattel? O co chodzi? Włosy Laguny są upięte w wysokiego kucyka i dodatkowo dwa kosmyki włosów są spuszczone z przodu. Nie wygląda to teraz zbyt dobrze, ale uwierzcie mi, że naprawdę, jeśli to umyjecie, to będzie o wiele lepiej, jakby serio. Jeśli chodzi o buźkę Laguny, jest ona... cute. Jakby, jak na rybkę, wygląda zbyt mało rybkowa. To jakby... Przyzwyczaiłem się do Laguny, która ma zeza, mimo wszystko. Tym razem Laguna ma brązowe oczy, normalnie Laguna ma bodajże oczy zielone. Nowością, jeśli chodzi o Lagunę, jest to, iż ma ona na swoim czole łuski w kształcie trójkąta, ale problemem też Laguny jest to, iż te łuski nie wyglądają dobrze, w sensie nigdy nie są symetryczne. Dlatego zamówiłem przykład dwie lalki, że zobaczę, która lalka będzie wyglądała lepiej i obie przyszły dość podobne, więc... to akurat nic mi nie dało. Także jeśli chcecie kupić tę lalkę, to ja będę poczekać do momentu, aż będą normalnie w sklepach stacjonarnych, żeby móc sobie pójść i wybrać taką lalkę, jaką chcecie. Bardzo podobają mi się uszy w G3, prawda, są mega urocze, Laguna ma takie uszy. Są one podobne do tych, które miała kiedyś, ale to są bardziej takie steczące, są bardziej widoczne. Skoro już jesteśmy przy uszach, to może pokażę wam jeszcze kolczyki. W jednym uchu mamy taką perełkę, a w drugim mamy... ość. Jeśli chodzi o outfit, mamy tutaj bluzę, która jest różowa. Jest ona dość krótka. Mamy tutaj wzór ości po koniku morskim. Materiał jest mega, mega przyjemny. I co jest fajne, ta bluza składa się z kilku materiałów. Takiej siateczki, która jest mega, mega przyjemna, uwielbiam takie materiały. Oraz materiału, który ma na sobie drukowane łuski. I materiał ten znajduje się na kapturze, ponieważ tak, Laguna ma kaptur, ale nie wydaje mi się, żeby można było jej go założyć na głowę całkowicie. Jedyne co możemy zrobić, to schować do niego jej włosy. I na kapturze mamy także takie płetwy. Dodatkowo Laguna ma na sobie krótkie spodenki w stylu dai-tai. Są mega, mega cute, naprawdę. I są też zrobione z mega przyjemnego materiału. Z boku spodenek mamy tutaj takie falbanki, które imitują płetwy. Jeśli chodzi o buty Laguny, w tym wydaniu także ma swoje klapki, aczkolwiek te są bardziej nowoczesne i bardziej na bogato. Dodatkowym akcesorium na Lagunie jest to, iż ma ona taką słodziutką nerkę z zębami i fun fact, tutaj mamy taki wzorek, jakby już ktoś tę nerkę tak nadgryzł, gdzie ja w ogóle wcześniej tego nie widziałem na tej lalce. Cute. Dodatkowo Laguna ma jeszcze na sobie naszyjnik, który się tutaj schował, ale są to białe muszelki. Rzeczą, którą sobie widać w kamerze, jest to, iż rączki Laguny, przynajmniej rączki, iż rączki Laguny, nie wiem jak reszta ciałka, ma w sobie troszkę połysku, więc wygląda to tak, jakby miała tak troszkę brokatu w sobie, ale tak minimalnie. Jak na Lagunę przystało, ma ona swoje płetwy i w tej wersji są one kompletnie inne, ale szczerze podobają mi się bardziej. Oprócz płetw na dole mamy jeszcze płetwy na rękach. I dodatkowo mamy tutaj jeszcze element takich łusek. Jeśli chodzi o artykulację, to artykulacja jest taka sama jak w przypadku Alec Monster High, czyli wiecie, główka, ramię, przedramię, nadgarstek, nogi, które można zginać. No i oczywiście hit nad hitami, ponieważ G3 w końcu się odważyli zbić artykulację klatki piersiowej, także możemy zrobić takie coś. Oczywiście, żeby nie było zbyt kolorowo, ta lalka też ma swoje wady, ponieważ projektując tą lalkę stwierdzili, że chcą, aby ta lalka miała półpiroczyste nogi. Co jest mega fajne, aczkolwiek nie przemyśleli tego jeszcze, lalka może tracić farbę na nogach i bardzo łatwo ona się zdziera. Także miejcie to w głowie, kiedy tę lalkę będziecie kupować. Ja póki co te lalki nie będę przybierał,
żeby czasem jej farba nie odprysła. Także tak wygląda lalka Laguna, damy jej resztę akcesorii i przejdziemy do zakończenia filmiku. Okej, tak wygląda Laguna ze swoimi akcesoriami, naprawdę uwielbiam jej mały telefonik, jest według mnie najlepszy ze wszystkich, tak samo jej plecak jest też mega uroczy. Co prawda nie jest on aż tak pojemny, ponieważ nie mogłem tam zmieścić jej napoju, mleka, cokolwiek to jest, ale chipsy, butelka i okulary wejdą nam bez problemu. Jeśli miałbym tą skalę ocenić w skali od 1 do 10, myślę, że mogę dać jej śmiało 8, ponieważ wiecie, design mi się ogólnie podoba, ale są z nią problemy, jakby te krzywe łuski na czole, które nigdy nie są symetryczne, to jest na minus i oczywiście jeszcze największym minusem jest to, iż ta lalka nie ma stojaka. Także tak, napiszcie mi, co myślicie o tej lalce, czy wam się podoba, czy chcecie ją kupić. Ja bym się chyba wstrzymał i poczekał, że lalka będzie w sklepie, ale że ja to ja, kupiłem ją wcześniej, nie bądźcie mną, okej? Na dole macie wszystkie moje social media, zapraszam. Jest tam też lista na Amazonie. Mam tam też moją listę życzeń z Amazonu, także jeśli chcecie mi coś kupić, to zapraszam. Jak kończę ten filmik, widzimy się wkrótce w kolejnym filmiku. I tak, Malguna, masz coś do powiedzenia? Zabierzcie mnie stąd. To było tyle, cześć na razie, pa pa.